W jaki sposób kupić bardzo tanio Pokecoiny w Pokemon Go? Oczywiście, w przeciwieństwie do tego, co było ostatnio, dodam wam więcej trików, a bardziej takich elementów, które mogłyby wam wcześniej przeszkodzić w tym, żeby kupić coś taniej. A dokładnie coś, co wam mogło blokować kartę, blokować płatności, więc dzisiaj takie rzeczy będą w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Oczywiście od razu wam na wstępie mówię, że cudownie, oczywiście startując z GoFestem, który był wczoraj, grałem z synem i oczywiście jak wróciliśmy do domu, on z nie dość, że zalał mi ten telefon, na którym mógłbym to przestawić o wiele łatwiej, przyjaźniej, że tak powiem, po prostu zniszczył mi go, upuszczając szklankę po prostu centralnie na ekran, więc skorzystam z telefonu, który tak naprawdę chyba widział jeszcze dinozaury, więc proszę mi wybaczyć, jeśli coś by było tutaj spowolnienie. Oczywiście przede wszystkim wasze konta, czyli właśnie tej karty, bo oczywiście płacimy kartą płatniczą, musi mieć tutaj możliwość przewalutowywania, więc oczywiście to zależy od tego, jak ustaliliście tutaj z bankiem lub też jak wy zrobiliście konto, także to nie jest już zależność ode mnie. Jeśli to się działa, to ponad to, co teraz wam pokażę, powinno być tutaj uregulowane, jeśli chodzi o wasze banki. Oczywiście odpaliśmy w tej chwili grę, tutaj meetupy to nas nie interesują i przede wszystkim ważna jedna rzecz. W tej chwili wchodząc do sklepu, widzimy złotówki, prawda? I teraz oczywiście od podstaw wam pokażę, jak to działa, jak się zmienia w momencie, kiedy coś tutaj mogę zmienić, zmodyfikować. Oczywiście wychodzimy z Pokémon Go całkowicie. W tej chwili wchodzimy w ustawienia, przechodzimy do Google. Oczywiście musi być wasze aktywne konto, więc jeśli chodzi o aktywne konto, to jest to, które płacicie. Tutaj wybierzemy sobie Trade and Die. Mi się wydaje, że to jest to konto, które w tej chwili mam aktywne. Zarządzanie a kontem Google. Oczywiście możemy podglądnąć, jeśli chodzi o to, które jest aktywne w tym miejscu. I tutaj tym, którym płacimy, jest to Let's Go Try, więc chyba będzie Let's Go Try, mimo wszystko. Tutaj przechodzimy dalej, płatności, powinno być tutaj przejście, profil płatności, wchodzimy w profil płatności, dodaję formę płatności, czyli nie miałem do tej pory ani jednej formy płatności, więc przechodzimy do dalej formy płatności, zmieniamy kraj. Na chwilę obecną jest wiele problemów, jeśli chodzi o tureckie, bo oczywiście turecka jest najlepiej tutaj opłacalną walutą ze wszystkich. Jednak oczywiście obecnie trwają jakieś problemy, więc w momencie, kiedy nie działa turecka, to polecam oczywiście używać pakistańską. Pakistańska tym się cechuje, że na chwilę obecną na dzień 27 sierpnia waluta turecka kosztuje 41 groszy, jeśli chodzi o zakup 100 coinów. A w momencie, kiedy kupujemy 100 coinów w Pakistanie, to jest to koszt 69 groszy na chwilę obecną na weekendowy obecny stan. Więc jest stała kwota. Więc 69 groszy za 100 coinów, to jest duża różnica pomiędzy 3 zł obecnie, która trwa. Więc szukamy tutaj Pakistan. Ok, w Pakistanie numer domu dowolny, 3, 4, 5. Numer mieszkania nieważne, tu może być cokolwiek. Miejscowość, tu trzeba musi być adekwatna. A jeśli oczywiście w komentarzach piszecie, żeby podać adresy do Pakistanu, to od razu wam mówię, że nikt się zainteresuje swoimi dziećmi, bo prawdopodobnie już baraszkują w waszych portfelach szukając karty kredytowej. Tak żebyście tu się nie zdziwili, po tym odcinku pilnujcie swoich kart, bo dzieci mogą robić wszystko. 64410 to jest oczywiście adres, na który oczywiście powinniśmy mieć uwagę. Zapisz. Ok, zmodyfikowałem w tej chwili kartę, zapisuję, jest, zapisał. Jeśli chodzi o osoby, które mają aktualnie jakiekolwiek możliwości płatności, czyli już wykorzystywaliście płatność kartą, to w tej chwili po prostu wchodzicie w ustawienia, przechodzicie tutaj, jak widzicie, to jest jedyny mój profil płatności, jaki mamy, więc po prostu możemy dodać dodatkowy poprzez wciśnięcie na kraj lub region i utwórz nowy profil. Wybierzemy kraj, powiedzmy teraz będzie... Turcja. I tutaj oczywiście mamy Turcję. Najprostsze z tego co widzę to jest 0,7 tysięcy. Prześlij. Jest profil płatności. Jak widzicie w tej chwili mamy dwa profile płatności. Pakistan i Turcja. Oczywiście korzystamy tutaj z pierwotnie właściwego pierwszego, którego stworzyliśmy. Więc jeśli oczywiście wam pokażę się gdzie indziej, dokładnie powinno być w formie płatności. W tym oczywiście okienku, jeżeli wam pokażę Pakistan na dole, to Pakistan jest tym pierwszym, który oczywiście uwzględniony jest, jeśli chodzi o płatność. Więc w tym przypadku będę płacił, mimo że mamy oznaczone Turcję, to będę płacił Pakistanem. Brzmi to dziwnie, ale tak to wygląda. I oczywiście w tej chwili powinno być nic innego jak możliwość od razu płacenia. Jednak nie wszystkim to działa, zaraz wam pokażę, co należy zmienić, jeżeli tak nie będzie. I wchodzimy w tej chwili w sklep, mamy złotówki, prawda? Dalej jest coś nie tak, mimo że widzieliście, miałem tutaj tylko Pakistan i Turcję w płatnościach. Co należy w tej chwili zrobić? W tej chwili wchodzimy w ustawienia, w aplikacje i powiadomienia. Ostatnio używaliśmy Google Store'a, więc powinno nam się pojawić na samej górze. Znaczy Google, no wiecie, Google Play'a. I wchodzicie w uprawnienia i wyłączacie
lokalizację. Po tej zmianie powinno już wam działać, ale to jeszcze oczywiście może być nie koniec, także wam pomogę jeszcze, jeśli to komuś nie będzie działało. Po prostu sklep nie może wiedzieć, gdzie wy mieszkacie, tylko ma wiedzieć naprawdę po tym, jak płacicie i jaką tutaj walutę sobie ustaliliście, jeśli chodzi o kraj. Także Google Play nie może wiedzieć, gdzie wy aktualnie jesteście. To jest też jedna ważna kwestia, ale dla niektórych może to być tak, że to będzie działało, bo to jest włączone, ale nie do końca oczywiście wasz telefon może to uwzględnić. I oczywiście do każdego kraju działa tak samo, także w momencie, kiedy po prostu korzystacie z Turcji, czy też Pakistanu, czy jakiegoś innego kraju, jeżeli wam potrzebujecie, to oczywiście tak samo to działa. Tak to samo zmieniać. Sprawdzamy w sklepie. Daj zdówki. Okej, wszystko zrozumiałe. Dalej u mnie nie działa. Więc przechodzimy w tej chwili do aplikacji VPN. Oczywiście dostępna jest na sklepie Google, jak najbardziej. Wybieramy Pakistan. Włączamy. Żeby nam oczywiście VPN ustawił na Pakistan. Czyli lokalizację oczywiście adekwatną do tego, co tutaj widzimy. I teraz już powinno działać, na pewno. Patrzcie, ile elementów trzeba uwzględnić, żeby tutaj działało jak należy. A jeżeli jeszcze nie będzie działało, to zrobić trzeba należy jeden prosty trik, który tylko odświeży waszą aplikację. I teraz powinno działać, tylko niech się odświeży ładnie, pięknie. Tak jest. Shop. Jest dał dalej zdówki. Spoko, to nie jest problem. W tej chwili idziemy w płatności. Wchodzimy w płatności. To jest kwestia tylko odświeżenia. Pokazuje się okienko. Są złotówki, bo nie pokazuje, że mamy adekwatną kartę. Jest w tej chwili aktywna. Try don't die. Mamy, widzimy try don't die, więc ja sobie usunę. Bo oczywiście to jest problem oczywiście tego, że ja mam sporo tych kont na tym gmailowych na tym telefonie. Konta. Try don't die. Usuń. I teraz już powinno być. Teraz mam jedyne konto, które aktualnie jest aktywne, czyli jest to Let's Go Try. Tak jest, kolejne powiadomienie. Wchodzimy w sklep. I już jest. Także bardzo prosto, od zera. Zwróćcie uwagę, że zrobiłem to od zera. Od zera działa. Przechodzimy w tej chwili do dolnych płatności. Mamy wszystko w walucie pakistańskiej. Czyli rzeczywiście pokazuje, że mam brak karty, ale przynajmniej widzicie, że jest zmiana i możemy płacić taką walutą. Tam coś tam się pokmieniło, po się zmieniało, więc to proszę na to nie patrzeć, ale widzicie, działa. Także to jest pewny poradnik, jeśli chodzi o osoby, które mają wiele problemów z tym, więc po prostu poinstruowałem was dokładnie, jak to należy zrobić, jak to należy zmienić w momencie, kiedy macie jakieś problemy, właśnie mimo, że wam pokazuję dalej zdówki, a macie wszystko zmieniane, tak jak oczywiście w ostatnim odcinku. I to było tyle ode mnie, zostawcie lajka, subskrypcję, no bo warto, sorry, ale to jest, że to powiem, oszczędność waszych pieniędzy. Ja mi na tym zależy, żebyście grali, właśnie żebyście mieli swobodę rozgrywki, a nie, że tak powiem, być wyzyskiwanym na wszystkim, więc kochani, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz dla zasięgów, proszę. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Hej!